Nazywam się Jerzy Pawleta. Jestem podróżnikiem, fotografem. Jestem człowiekiem, który nie może zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu. W swoim życiu pełniłem różne funkcje. Byłem drwalem, dyrektorem. Jedno było trwałe, niezmienne. Chęć poznawania ludzi i dzikiej przyrody. Omijam jednak wydeptane ścieżki i oznakowane drogi. Weźcie swoje plecaki i chodźcie ze mną. W poprzednim odcinku włóczyliśmy się po bezludnym, malowniczym rejonie Ascent i zdobyliśmy najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii, Ben Nevis. Dzisiaj czas na przekroczenie zatoki Moray Firth i rowerową wyprawę na wyspę, która wyspą nie jest. Odwiedzimy miejsca, gdzie ludzie żyją spokojnie i tradycyjnie, gdzie czas płynie wolno jak wielki transatlantyk. Odbędziemy również nostalgiczną podróż cudem inżynierii wodno-lądowej kanałem kaledońskim. A następnego dnia zaszalejemy na pogańskim weselu u szkockiej czarownicy. Ale po kolei. No cześć, cześć. Inverness ma niemal nieograniczoną ilość szlaków rowerowych. Można jechać w lewo, w prawo, pod górkę, niekiedy nawet z górki. Jednym z takich naprawdę fajnych miejsc jest Black Isle. Nazwa wskazuje, że to jest wyspa, czyli Black Island, ale to jest tylko półwysep. Pewnie nazwa wzięła się stąd, że kiedyś z lądu, z Inverness na Black Isle można się było dostać tylko i wyłącznie za pomocą łodzi, łódki, żaglówki bądź później promu. Dzisiaj wystarczy pokonać relatywnie nowe cudo szkockiej techniki, ponadkilometrowy most wiszący Keswick Bridge. Potem wspinaczka przez niewysokie góry stojące na granicy Black Isle i już mogę delektować się nadmorską drogą prowadzącą do rybackiej wioski Avoc. Wielkie mają te domy tutaj, nie? Kolejne miejsce to nadzwyczaj ciekawe Fort Rose. Witam je tu malowniczo położony kościół anglikański. W centrum miasta znajdują się zabytkowe ruiny gotyckiej katedry. Otacza je magiczny celtycki cmentarz ze starymi grobowcami. Między miasteczkiem a końcem cypla z latarnią morską znajduje się pole golfowe usytuowane tuż nad wodami zatoki. Wymaga ono sporych umiejętności od grających. Takich uderzeń, by golfowa piłeczka nie wylądowała w morzu, zamiast w jednym z dołków pola. Stale wiejący, często porywisty wiatr nie ułatwia zadania. Ale jak widać, młodzi adepci tej nadzwyczaj popularnej gry nie zrażają się warunkami atmosferycznymi. To przecież Szkocja, kolebka tej gry. Zaczęto grać tu w golfa już w średniowieczu, a reguły, które wówczas ustalono, obowiązują do dzisiaj. Najstarsze pole golfowe na świecie znajduje się również w Szkocji pod Edynburgiem. Istnieją dowody, że golfem zachwyciła się już w XVI wieku Maria I Stuart, królowa Szkocji. Miejscem skupiającym tropicieli delfinów i ich graszek w wodach zatoki jest cypel półwyspu, z którego wspaniale widać potężny Fort George. Ta największa fortyfikacja Wielkiej Brytanii nigdy nie została wykorzystana w celach wojennych. Mimo tego warownia udostępniona jest zwiedzającym. Tutaj gromadzą się wszyscy wypatrywacze delfinów. Dzisiaj nie ma panów z długimi lufami aparatów. W związku z tym
prawdopodobieństwo, że złowi się takiego pięknego, skaczącego w górę delfina jest niewielkie. No niemniej zawsze tu warto przyjechać, bo miejsce jest przepiękne, a na piknik jak znalazł. Lanczyk oczywiście w towarzystwie wypatrywaczy delfinów. A niemniej smakuje rewelacyjnie. Cel mojego wypadu, Cromarty, ale nie wiem, czy się uda. To jest kawałek drogi. Krowy Highland są jedną z najstarszych ras bydła. Dowody istnienia pochodzą już z VI wieku. Najprawdopodobniej zostały sprowadzone do starożytnej Szkocji przez Celtów. Górskie obszary Szkocji, duże opady, silne wiatry i ubogie w pożywienie pastwiska miały ogromny wpływ na przystosowanie się tej rasy do życia w ciężkich warunkach oraz na jej wygląd. Krowy te mogą być trzymane na pastwisku przez cały rok. Nawet minusowe temperatury nie przeszkadzają w prawidłowym chowie czy nawet cieleniu się krów Highland. Jazda rowerem po Black Isle ma swoje plusy i minusy. Pozytywem są kapitalne widoki i puste drogi. Minusem? Wspinaczki pod stronę podjazdy i wiatr. Zawsze w oczy. Lekko nie jest, ale jak pięknie! Ale bywaj tak! Miejsce nie jest przypadkowe, bo tu zaraz obok mamy Cromarty Muzeum. A zaraz obok dom Hugh Millera. Także lokalizacja perfekt, czarełko też perfekt. No i tak jeszcze na marginesie taki mały knif. Do takiej knajpy wchodzisz, zamawiasz take away i piwo. Siadasz przy stoliku na zewnątrz z piwem. Za chwilę przynoszą ci take away, ale na normalnym talerzu z normalnymi szpicami. O co chodzi? No drobiazg, zaoszczędzisz 3 funty. 9 kosztuje 9 z groszem przy normalnej opcji, 6 z groszem przy tak zwanym takeaway, czyli na wynos. 3 funty z 9? Piechotą nie chodzą. Takeaway? Takeaway. Go away. Thank you.
najwyraźniej jakieś lokalne wydarzenie, że ten wielki statek tutaj przepływa. Płynie z Dingwall na pewno do Ameryki. Mieszkając w kamiennym wiktoriańskim Touchwood House, prowadzonym przez szkocką czarownicę, miałem nieoczekiwaną możliwość udziału w nadzwyczajnej ceremonii. Był nią tradycyjny pogański ślub. Stars in the sky appear in the fruits of the tree. So I will be the fruit that feeds you, and you will be the star that guides me. Black spirits and white, red spirits and grey, hearken to the rune I say. Four points of the circle weave the spell. East, south, west, north, your tale to tell. East is red for the break of day, south is white for the noontide hour, in the west is twilight gray, and north is black for the place of power. Come here to take this woman as your wife? Yes. Do you, Davina, come here to take this man for a husband? Yes. Zanikający niegdyś obrządek pogańskiej ceremonii ślubnej dzisiaj znów wraca w Szkocji do łask. Wynika to nie tylko z celtyckiego zamiłowania do tradycji i ludowych zwyczajów. Równie ważna jest chęć i potrzeba wyróżnienia się, wyodrębnienia z angielskiej zwierzchności i dominacji. Wiele z zachowanych tradycji ukazuje jedność, która kiedyś istniała wśród Celtów. Co ciekawe, w Szkocji, w przeciwieństwie do Anglii czy Walii, ślub pogański można zawrzeć w każdym miejscu i momencie. Ważne jest jedynie, by udzielała go osoba o stosownych kwalifikacjach. Prawo szkockie sankcjonuje śluby pogańskie i pary, które je zawarły, traktowane są jako legalne związki małżeńskie. Opowiadając o wielkiej rozpadlinie polodowcowej Great Glen i jeziorze Loch Ness, nie sposób nie wspomnieć o kanale kaledońskim. Kanał kaledoński, Clannachary, czyli miejsce, gdzie kanał kaledoński uchodzi do zatoki Moray Firth, a następnie do Morza Północnego. To takie jedno z moich ulubionych miejsc, można powiedzieć magicznych miejsc. Często tutaj z moim kółkiem zaglądamy, bo naprawdę miejsce jest takie cisza, spokój, coś takiego magicznego, magia podróży, bo to wszystko się kojarzy z pływaniem, z żeglowaniem, z podróżowaniem. No i przestrzeń, jeszcze raz przestrzeń. Tutaj tak warto sobie posiedzieć, pomarzyć o podróżach. No to okej, marzymy i podróżujemy.
tej jednej z najbardziej znanych na świecie śródlądowych dróg wodnych zachowały się wiekowe urządzenia łącznie z drewnianymi potężnymi palami służącymi do cumowania jednostek i ostatnia drewniana śluza oddzielająca kanał od wpadającej do Morza Północnego Zatoki Moray Firth. Ciekawostką tego miejsca, zwanego Clagnahary, jest metalowy obrotowy most kolejowy, po którego wysłużonej konstrukcji ostrożnie suną nowoczesne pociągi jadące na północ Szkocji. Well, I'll take this one. Gotta get the hair combed and into place. And excuse me, what's your name? Tommy. Your name is Tommy, yeah, okay. Yes. Nice to meet you. Yeah. And your name? My name is Jurek. Jurek? Yes. Jurek, it's very Jurek. Scandinavian sounding. Really? Is it? Jurek? Yeah. Uh-huh. Polish? It is, exactly. Oh, Polish. W kolejnym odcinku udamy się wschodnim wybrzeżem pełnym stromych klifów i pustych plaż w rejon Aberdeen. Naszym celem będą tamtejsze zamki rozsiane w nadzwyczaj malowniczym krajobrazie. Zapraszam, Jurek Pawleta.